Teoria gier. Teoria gier to dział matematyki badający zachowania, gdy na horyzoncie konflikt interesów się wyłania. Teoria gier wywodzi się z badania gier hazardowych, jednak znajduje zastosowanie w ekonomii, biologii, socjologii oraz informatyce, patrz sztuczna inteligencja i w szeregu innych dziedzin. Poważnie, nie wkręcam. Jej zastosowanie w biologii przez Johna Maynarda Smitha sprawiło, że pojawiła się memetyka. Od siebie zaś dodam, choć może to znasz, że solidny wkład miał w nią John Forbes nasz.